Cześć, ja nazywam się Kamil, prowadzę blog Ojciec.pl i dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Piotrem, który jest psychoterapeutą. I Piotrze, może powiesz parę słów więcej o sobie, o swoim doświadczeniu. Mhm. Witam Was serdecznie, Ciebie również. Jak powiedziałeś, zajmuję się psychoterapią. Moja konkretna uwaga jest skierowana na pracę z traumą i rozwijanie potencjału dzieci i dorosłych. Kiedy rodzice natrafiają na agresywne zachowania swoich dzieci, to z tego co ja wiem, to jest to dla nich bardzo często trudne doświadczenie. Czy w tych zachowaniach może być coś dobrego? To jest ciekawe pytanie, dlatego że agresja często jest rozumiana w różny sposób. Na przykład agresja z greckiego agros znaczy ruch. I okazuje się, że agresja, wiele lat temu byłem na takim szkoleniu. I pierwszy raz to była taka inspiracja do poszukiwania. I podczas tego szkolenia prowadzący zwrócił uwagę, że rozróżniamy w agresji kilka zjawisk. Na przykład przeżywanie emocjonalne złości. Mhm. Również mamy przemoc. I potocznie rzecz biorąc, także to coś dobrego, jako agresja jako coś dobrego. I teraz, kiedy zwracamy uwagę na agresję jako coś dobrego i popatrzymy na ruch, i na energię, równocześnie na ekspresję, tak? To jest to część nas samych, naszego życia. I dam Ci taki przykład. Kiedyś pracowałem... Kiedyś pracowałem w szkole i pamiętam chłopaków, to była taka klasa wyrównawcza, a oni na przerwach bawili się w różny sposób, a mieli ciekawe zabawy. Jeden wyskakiwał bardzo wysoko i wpadał na plecy drugiemu, nie? A tamten miękko opadał, tak? I oni się bawili, prowokowali, patrzyli, co ludzie, co wychowawcy, nauczyciele będą patrzeć, w jaki sposób będą na to patrzeć. I okazywało się, że to był rodzaj zabawy. Na przykład weźmy przykład zawodów sportowych. Potrzebny jest pewien rodzaj agresji, tak, walki. Tak? Zresztą to jest też obszar mózgu gadziego, jeśli chodzi o walkę. I ta sama agresja służy też do dobrych celów. Na przykład weźmy pod uwagę, żeby cel osiągnąć, musisz mieć pewną mobilizację, energię, żeby w ogóle to się udało. No to są podobne obszary, tak. Tylko jednak agresja jest zwykle skierowana przeciwko komuś innemu z taką, może nie intencją, ale jednak, żeby zadać krzywdę, tak? Żeby i tak, wtedy, tak się nam kojarzy przynajmniej. Jasne. I wtedy mówimy o przemocy. Czyli to jest ten drugi odcień, tak? Jest przekraczanie granic, wejście w teren, tak? I oczywiście osoba, która to robi najczęściej, jest sama pod wpływem przeciążenia, stresu, traumy. Czyli musiała kiedyś doświadczyć czegoś takiego i jest to odreagowanie. Widziałem też dzieci, które się w sposób naturalny bawią. Na przykład taki, że on jest ekspresyjny, ale jak przychodzi do człowieka, to nie ma tego wejścia gwałtownego, przekraczania granic. Mm. I nie ma tej przemocy. To jest to, co mówisz, nie? Okay. I dzieci... Ale są czasami małe dzieci, które no w sumie mogły nie doświadczyć od rodziców ani jakiejś przemocy, ani jakiejś nawet tej właśnie, no, agresji chciałem powiedzieć, ale tutaj mówimy już bardziej o tej przemocy. Dwu czy trzylatki, które wpadają w taką nagłą złość, że po prostu reagują uderzając praktycznie na ślepo, czy kopiąc, czy wpadając w taką furię, szał. To nie jest takie jednoznaczne, że tam nie było czegoś przeciążenia. Oczywiście mamy jeszcze transgenerację. Na przykład weźmy pod uwagę, że dziadek lub babcia tego wnuka na przykład mogą go wychowywać. To jest opiekun. Również, a dziadek może być agresywny, tak? I wtedy córka lub syn przekazują dokładnie to samo. Trudno to czasami uwierzyć, ale podczas pracy na przykład z dorosłymi, widać to wyraźnie podczas pracy z wewnętrzną rodziną tej osoby, że był element agresywny u dziadka i wtedy jest powtórzenie u wnuka. Okay. I wtedy rodzice... Nawet na poziomie takiego kilkulatka, który jeszcze nie wszystko robi w pełni świadomie. Tak, ale mamy też jeszcze elementy rozwojowe. Przecież jeżeli jest dwulatek, on jest zainteresowany autonomią. Tak. On nie lubi, jak się mu mówi, on zawsze mówi nie. I wtedy... Więc dla niego to może być taki akt, który później też powoduje jakąś reakcję, tak? Negatywną. Tak. Niekoniecznie, bo akurat dwulatek, kiedy mówi nie, to on stawia granice. Znaczy, bardziej mi chodziło o to, że jeżeli dwulatkowi się mówi nie, wtedy jest wybuch tej złości. Tak, oczywiście, bo on chce samodzielnie. Zresztą w fazie rozwojowej między 8 miesiącem a do 2,5 roku jest ten element taki autonomii. Wczesna autonomia, gdzie dziecko pełza w określonym celu, chce do czegoś dążyć, eksperymentuje i to jest ta autonomia taka niewerbalna. A później jest w języku werbalnym.
Więc dziecko mówi, no tak, również nie. Tak, później jest nie, to jest ulubione słowo każdego małego dziecka. A później jest wola mocy. Dziecko czuje, że ono wszystko może. I wtedy rodzice kojarzą to również, i dorośli, i opiekunowie, z agresją, tak? Mhm. Że dziecko jest agresywne, a to jest element rozwojowy. I ktoś może powiedzieć, no ale dlaczego mamy pozwolić dziecku na to, żeby ono się agresywnie zachowywało? Nie chodzi o to pozwalanie czy niepozwalanie, tylko zobaczenie, co rzeczywiście dziecku służy. Tak? Ten, znajomość trochę rozwojówki tak naprawdę pomaga. I co wtedy rodzic może zrobić, żeby właśnie wesprzeć to dziecko, a nie zrobić coś, no nie wiem, jakoś go dodatkowo skrzywdzić, czy nie wpędzić, nie napędzać tego cyklu dodatkowo. Wtedy, kiedy dziecko jest ekspresyjne? Kiedy właśnie rodzic traktuje jego zachowanie jako agresję, kiedy jemu się może tak wydawać, to co wtedy ten rodzic może zrobić, jak zareagować, żeby na przykład nie dać się, no powiedzmy, że mamy taką sytuację, że dziecko właśnie zaczyna bić, czy na przykład rzucać czymś, czy targać coś, bo tak się czasami zdarza. Co w takiej sytuacji rodzic może zrobić? Mhm. Rodzic, mamy kilka możliwości. Jedna kategoria to jest często norm. Ktoś mówi, nie wolno ci, tak? Ale dziecko robi. Dziecko bardzo mocno reaguje na to, kiedy sam rodzic mówi, ja nie chcę, żebyś tak robił. Ja nie chcę, to jest pierwsza rzecz. On mówi jasno, że nie chce. Druga rzecz, daje wybór. Może dać wybór. Jest taka sytuacja, kiedy mówi, chcę, żebyś się uspokoił, zależy mi na tym. On mówi nie. Jeżeli to chodzi o jakiś przedmiot, którym on się bawi, na przykład weźmy, buduje wieżę, tak? I nagle się ze złości i zacznie uderzać to. On jest frustrowany, frustracja, pojawia się frustracja ze względu na to, że jemu się to nie udaje zrobić. Tak. Tak? I teraz rodzic może wybuchnąć na niego, że on wybucha. Tak? A on absolutnie, on jest sfrustrowany. Mówi, jak to się stało, że ta wieża ci spadła? Nie? Albo spróbujmy razem, tak? Albo zobacz, co tu jest możliwe. Albo chodź, ja ci pokażę. Albo chodź ze mną zrób. Albo ja będę przy tobie. Jest mnóstwo różnych możliwości, które są. Ale istotne zobaczenie, co to jest powodem. To jest bardzo ciekawe, bo najczęściej jak rozmawiam z rodzicami, to oni widzą albo właśnie zareagować, albo nie zareagować. Jak zareagować, to przemocą. A teraz podaje się chyba, no nie wiem, z 5 różnych sposobów, co można zrobić, czyli potowarzyszyć temu dziecku, zaciekawić go czymś innym. Ale żeby to zrobić, to najpierw potrzebuje zobaczyć, co było powodem tego, że on się sfrustrował, tak? W interakcji jest. Taka uważność najpierw i wiedzieć, o co chodzi w danej sytuacji, a dopiero później reagować. Tak, zrozumienie dziecka pomaga. Oczywiście jest ogranicznik w samym rodzicu, tak? Często to polega na tym, że rodzic sam w tym samym okresie wiekowym na przykład nie miał tego wsparcia konstruktywnego, więc jest zwierciało, to było dokładne odbicie tego. Więc jeśli nawet ja w tym momencie powiem rodzicowi, czy zaproponuję rodzicowi, żeby coś zrobił, to on tego nie zrobi. Ale dlaczego nie da rady tego zrobić? Dlatego, że on to operacyjnie zrobi. Operacyjnie to znaczy powie mu, co ma robić, jak ma postępować. Mhm. A dziecko nie czyta to, co ty mówisz, tylko jak? Tylko to, co ty przeżywasz. W sprawie tego, co się dzieje w sytuacji. No tak jest. Dzieci chłoną emocje, szczególnie małe, dużo silniej niż słowa. Dam ci taki przykład reakcji dziecka na sytuację emocjonalną. Tak? Jest mama i jest córka. Nie? I córka bawi się czymś. Takim, to było chyba jakiś wazon na parapecie i w pewnym momencie było to niebezpieczne o tyle, że na przykład ten wazon mógł spaść, mógł się rozbić. W widzeniu rodzica jest to niebezpieczne, a w widzeniu dziecka jest to świetny eksperyment. Można się pobawić. I ciekawe było to, że rodzic mówi do dziecka, był trochę wyszkolony, trochę się dowiedział, w związku z tym mówi, zależy mi na tym, żebyś ten wazon położyło na parapecie. Nie, żeby go ściągać, tylko żeby... A dziecko nie reaguje. I pytam się tej mamy, a ona zaczyna reagować powoli złością. I pojawia się taka myśl, przecież ma to zrobić. A dziecko... Dopiero co dziecko dostało wybór, a już się okazuje, że jednak to nie był wybór, tylko musi. Tak. I gdzieś w tyle głowy pojawia się taka myśl tego rodzica, tej mamy, mówi, a czy mi naprawdę na tym zależy? Nie. To po co mówisz? I w tym momencie uświadomiła sobie, że to słowo zależy, musi być połączone z ładunkiem emocjonalnym, że tobie rzeczywiście zależy. I w jednym przypadku ta sama mama później powiedziała, zależy mi na tym, żebyś poszła do łazienki. I powiedziała to serce. I dziecko poszło. I było zaskoczone. I wtedy, jak żeśmy rozmawiali, to było jasne, że to słowo zależy, dziecko na to reaguje, czy to jest ładunek emocjonalny w tych samych słowach. Czy naprawdę rodzicowi zależy? Tak. Jak zależy, dziecko zrobi. I co ciekawe, to się sprawdza.
Wielokrotnie nawet jak pracowałem w szkole, to widziałem także u siebie. Jak mi na czymś nie zależało, albo za mało zależało, dzieci nie robiły. Ale to wymaga dużej samoświadomości też, myślę. I pokory. Również wobec siebie, że czegoś nie umiesz. Bardzo często właśnie rodzicom się wydaje, że muszą pracować nad dziećmi, a muszą pracować nad sobą. Super to powiedziałeś, bo to rzeczywiście często się spotykam z czymś takim, że właśnie co mamy zrobić? Tak naprawdę jeden program za jeden program nałożyć na drugi program. I w momencie, czyli co mamy zrobić, jak mamy postępować, żeby był określony wynik? No możemy rozmawiać wtedy, czy to jest produkcja, czy to jest żywy człowiek. Jak to jest żywy człowiek, to potrzebuje to w relacji zrobić, a nie potrzebuje to stworzyć jakiś określony zestaw zachowań, które będą w rzeczywistości jakoś skuteczne. A jest takie, taką łatkę się przypina niektórym dzieciom, określa się je trudnymi. Właśnie bardzo często dzieci, które od najmłodszych lat wykazują zachowania, które dla tych danych rodziców są po prostu trudne. I teraz prowadziłeś kiedyś szkolenie, że te trudne dzieci kochają najbardziej. Tak, to był tytuł, pamiętam aż mam ciarki, bo to było przepiękne szkolenie. Znaczy, ja go organizowałem i współprowadziłem, tak to było. Rzeczywiście to było pierwsze w Polsce szkolenie w zastosowaniu pracy systemowej, ustawieniowej dokładnie, do pedagogiki. I pamiętam, że prowadziła to Maria Gudrysz i ja byłem organizatorem, czy moja firma była organizatorem, razem z koleżanką i również współprowadziliśmy trochę i ja również też prowadziłem. Tak. I to, co było dla mnie ciekawe, ten temat mi nie dawał spokoju. Nawet powstała w 2007 roku konferencja, która była organizowana w Oświęcimiu przez moją koleżankę i tytuł był dokładnie taki sam. Też na temat trudnych dzieci. Które najbardziej kochają. I to, co jest w tym niesamowite, że dzieci trudne są gotowe się poświęcić. Ale jak powstaje ta miłość trudna? Bo w tym wszystkim jest pewna miłość dziecka, którą nie czyta się. Na przykład, jak dziecko jest trudne, to pierwsze, co się widzi, że ono jest niedobre, złe, albo że źle się zachowuje, źle funkcjonuje. Niegrzeczne. Niegrzeczne, dokładnie. A jak się popatrzy głębiej, to dziecko kocha swojego rodzica i dorosłych. I teraz dam ci przykład taki. Przypomina mi się dzieci w klasach, ale przypomina mi się też dzieci podczas pracy, szczególnie z dorosłymi, ich wewnętrzne dzieci. Na przykład dziecko buntuje się w klasie. I teraz, na czym ten bunt polega? Polega on na tym, że on się przeciwstawia. Przeciwstawia się na przykład prowadzącemu, nie chce i ona jest etykietowana jako jest trudne dziecko. Ale dziecko ma odwagę, żeby to zrobić. I teraz dla kogo ona to robi? Dla całej klasy. Jemu jest wszystko jedno, on jest gotowy się poświęcić. I to są najczęściej dzieci, tak jak ja pamiętam, z takiego osiedla, gdzie to było robotnicze osiedle, w którym było dużo też przemocy, alkoholu, no, przeróżne inne takie rodziny, w których te dzieci rzeczywiście były namaszczone jako trudne. I on wszystko jedno. On wiedział jedno, że jak on się postawi, to nagle uruchomi cały proces. On się zbuntował. I pamiętam takiego jednego naszego prowadzącego. Ten prowadzący, wspomniałem, Holender się nazywał, Stan. I on wtedy powiedział, buntownicy są najbardziej cenni, bo oni są gotowi poświęcić swoje własne życie po to, żeby coś uratować. Dla sprawy, żeby coś uratować. I ile oni muszą mieć ogromnie dużo miłości, żeby w ogóle, żeby coś uratować. Więc te same dzieci na takich małych podłożu są gotowe, żeby ratować. Kolejny przykład pewnej nauczycielki. Ona pracowała z dziećmi. I w pewnym momencie okazało się, że jeden z tych chłopaków był bardzo niegrzeczny. W pewnym momencie zaczął być bardzo niegrzeczny. A ten sam dorosły zaczął mieć problemy z własną rodziną pochodzenia. Tato, mamo. Okay. I teraz to dziecko wyczuło to u dorosłego, że on ma problemy. I wiedziało jedno, że jak zacznie się buntować, to skłoni tego dorosłego do refleksji nad sobą. Więc, a ponieważ wcześniej ta sama nauczycielka bardzo lubiła tego dzieciaka. W związku z tym on się odwzajemnił i wtedy ona do mnie przyszła, mówi, jaki niedobry dzieciak. Zaczęliśmy się temu przyglądać. Nagle się okazywało, że wcale dzieciak nie był niedobry. On pomógł tej nauczycielce, żeby ona zobaczyła i spojrzała na siebie. Tak? Tylko po raz kolejny to jest ta sama świadomość i nie zwracanie uwagi tylko na samo dziecko, tylko na otoczenie dziecka.
Tak. Szerszy temat zawsze, kiedy dziecko tak odreagowuje. Ja bym powiedział na zobaczenie śladów miłości tego dziecka, czyli jak ono bardzo kocha. I to jest, i pamiętam, że ta właśnie nauczycielka nagle zobaczyła, że ona musi sama dokonać wewnątrz zmiany. I dokonała. Jakby się zmieniło. I ta relacja się zmieniła w stosunku do tego chłopaka i również do grupy. Więc jeszcze jedna rzecz taka istotna. Jeśli my rozpoznajemy miłość dziecka, co ono kocha, to my z nim nawiążemy kontakt. Dziecko ma najwięcej miłości. A później te programy to ociosują. I my jako dorośli później mamy tego skutki. Ktoś jest depresyjny, smutny, niezadowolony, zgorzkniały i tak dalej, bo jego witalność, żywotność została przytłumiona. Dziecięca witalność, żywotność. Tak, bo to często się bierze z lat dziecięcych. A w ogóle na temat trudnych dzieci kiedyś słyszałem, że to jest takie dziecko, które one jest najbardziej wyczulone właśnie, można powiedzieć w pewnym sensie wrażliwe, tak, na wszystko, co się dzieje nie tak w jego środowisku. I ono jest gotowo tak długo siebie poświęcać, aż to się naprawi. Tak. Ale i to się okazuje, że każdy to ma z nas. Wobec własnej rodziny. Jak spojrzy się na historię każdego z osobna, to można popatrzeć, jak się kocha własnych rodziców. Cały czas człowiek chce, żeby im było lepiej. No tak. Czyli tak naprawdę to jest, dotyczy każdego. Człowiek za każdym razem, jak się buntował, jak spojrzy na to głębiej, to w sumie poszuka, że coś tam się nie działo w rodzinie nie tak i chciał, żeby to się zmieniło, dlatego się buntował. Tak. Tak, buntował i w tym jest miłość. Tak jak kocha, tak na drugim biegunie jest pewien gniew, tak, o którym żeśmy mówili, czy złość, ale w tym momencie ukierunkowana po to, żeby coś się zmieniło. Jest ciekawe też obserwowanie na przykład naszych dzieci wewnętrznych, tak jak powiedziałem, że my się teraz skupiamy na tych dzieciach na zewnątrz, tak, które są wychowywane, ale każdy z nas ma dziecko wewnętrzne. I to dziecko wewnętrzne nasze jest, również może być zaniedbane. No i teraz większość chyba dorosłych, współczesnych, ma takie właśnie wewnętrzne dziecko, z którym nie ma jakiegoś dobrego kontaktu. Jeżeli można stworzyć i opowiadać o tym, że ma się jakąś relację z wewnętrznym dzieckiem. I teraz jak można sobie, bo to można porównać w jakimś sensie do traumy. Teraz jak można sobie z takimi traumami z własnego dzieciństwa, które zagłuszyły to dziecko, poradzić? No dobrze, gdyby była jakaś perspektywa na zewnątrz. To może być terapeuta, to może być ktoś, kto się tym zajmuje zawodowo, bo człowiek sam tego do końca nie zobaczy. Klient tego, czy osoba jakakolwiek nie jest w stanie wejrzeć do końca sam i dostrzec to, tak? Może dostrzec, bo może też kwestia też świadomości, ale później rekonstrukcji potrzebuje kogoś z zewnątrz, tak? To jest tak naprawdę łączenie się na nowo ze sobą, tak? Jest takie bardzo mądre, piękne powiedzenie, które każdy zna, miłość do siebie, tak? To jest bardzo wymagające, ale w sensie takim nie, że nakładam na siebie jakiś pręgierz, tylko jest to pewne zaproszenie, które jest również wymaganiem, tak? Ja tylko mam takie poczucie, że chyba jednak większość ludzi zapomina o tym, jak kochać siebie, że to takie jest głośne hasło, a jednak większość z nas tego nie potrafi. Ja również czasami zapominam kochać siebie, tak? Bo jest tak, że jak zapomnisz o sobie w danej sprawie, to ta miłość w tym momencie, w tej sprawie konkretnej zapominasz o sobie. Ale w innym przypadku ta sama miłość do siebie jest interpretowana jako egoistyczna, tak? Że dbasz o siebie. Tak? I to napięcie pomiędzy dbaniem o innych, a dbaniem o siebie. Ja mam takie podejście, że jednak egoizm jest traktowany jako coś bardzo, bardzo złego, jest takie napiętnowane, że jeżeli się człowiek stara zaspokoić własne potrzeby najpierw, a dopiero potem innych, no to, że to jest coś złego. Ja zawsze powtarzam wtedy ten przykład samolotu, że jak leci rodzic z dzieckiem, to on musi zadbać najpierw o siebie i dopiero może zadbać o dziecko, że tą maskę najpierw sobie się zakłada. Mm-hmm. A wielu ludzi to traktuje jednak jako coś złego, że człowiek chce zadbać najpierw o siebie. Mm-hmm. I to w zasadzie działa chyba w każdym, w każdej tematyce. Jak zadbam na przykład o siebie pod względem zdrowotnym, to łatwiej będzie mi pokazać innym, że mogą to zrobić. Jak zadbam o siebie pod względem finansowym, to będę na przykład móc pomagać moim rodzicom. Dokładnie. Którzy będą tego potrzebowali. Dokładnie. To się zawsze zaczyna od siebie. A niestety społeczeństwo widzi to jako coś negatywnego w dalszym ciągu. Wiesz, jest to jakiś rodzaj spostrzegania rzeczywistości. Ktoś nas tego nauczył, tak? I teraz oczywiście jedna grupa będzie szukała czegoś innego, a druga to będzie powtarzać i rozwijać właśnie ten tok myślenia, że to jest jako forma egoistyczna, tak? Jak głębiej wchodziłem później w traumę, to zobaczyłem jeszcze jedną rzecz ciekawą. Że prawdziwy egoizm zaczyna się wtedy, kiedy ludzie są przeciążeni traumą. I dzieci również, tak? To znaczy, że zaczynasz się interesować tylko sobą. Nikt cię wokół nie interesuje. I to jest tak zwana... czegoś ci brakuje najczęściej. To jest tak zwana część gadzia. Mamy trzy części mózgu.
część gadzia, układ limbiczny i nowa kora. I ta część gadzia to jest tam, gdzie jest walka, ucieczka. Czyli jest, jak jesteś, proszę tak, w cudzysłowie, gadem, to pierwszą rzeczą, którą, jak masz ochotę zawalczyć, to o kogo? O siebie. Jak chcesz wiać, to wiadomo, po to, żeby skórę ocalić. Jak również nie wytrzymasz tego w danym środowisku, udajesz w cudzysłowie trupa. Po prostu zamrzesz. Koniec. Czyli jesteś zainteresowany tylko i wyłącznie swoim przetrwaniem. Jeżeli dołączysz do tego jeszcze umysł, na przykład weźmy uwagę, że zaczniesz myśleć w kategoriach takich manipulacyjnych, czyli masz część gadzią, zaczynasz myśleć w kategoriach manipulacyjnych i załóżmy, no, zajmiesz jeszcze stanowisko, tak? I wtedy będziesz dominował. Więc nie będzie tam współczucia, tylko będzie o to, żeby jak najwięcej zdobyć dla siebie, bo to wynika z przeciążenia. I teraz dzieci dokładnie mają podobne doświadczenia. Niektórzy mówią, to są egoistyczne dzieci, ale nie są. Pytanie wtedy o dorosłego rodzica, czy on ma uczucia współczucia, czy ma empatię, tak? Czy ma życzliwość, serdeczność. Ale teraz tak? Jak możemy takie dzieci wspierać? Czego tym dzieciom brakuje? Miłości. Miłości, bezpieczeństwa. Tak. Bezpieczeństwa to jest pierwsza potrzeba taka podstawowa w relacji, ale miłości to też brzmi jak slogan, nie? Ale jeśli weźmiemy pod uwagę ten układ limbiczny, o którym wspomniałem, który jest odpowiedzialny za relacje, tworzenie relacji, tak, to oczywiście jeśli jest rodzina, to nie chodzi tylko o sam rodzic, co jest w stanie zrobić, bo to jest jeszcze układ, gdzie jest jeszcze drugi rodzic, tak? Jest mama, tata i dzieci. I to nie jest takie oczywiste, że jeden rodzic wszystkiemu zaradzi. Często się mówi, ten rodzic jest winny, a ten jest niewinny. Oboje współtworzą, bo dzieci pochodzą od obojgu rodziców. Oboje tworzą również relację określoną, tak? I oboje odpowiadają za to, jak to jest współtworzone. I teraz zdarza się, że jeżeli brakuje miłości któregoś z rodzica w ogóle, w związku z tym dziecko nie dostaje tej miłości, nie dostaje tego wsparcia miłości. Jest wielu dorosłych, którzy mieszkają na przykład w innym kraju, w innym miejscu, a dzieci są w domu, nie? I ci rodzice bardzo kochają swoje dzieci. I widziałem to znowu w wielu konsultacjach takich, szczególnie u dzieci w domach dziecka. To było dla mnie fenomenalne. Ja nie mogłem w to uwierzyć na początku. I ciągle się uczyłem od tych ludzi, bo ja bym tego nie wymyślał. Zaraz ci powiem, od dzieci. Tak? Nie, od dorosłych, bo konsultacja polega na tym, że oni zgłaszają trudności ze swoim dzieckiem. Okay. Dzieckiem, które jest pod ich opieką. I pamiętam takiego chłopca, myśmy wtedy pracowali ustawieniowo, akurat superwizyjnie ustawieniowo, bo jak w pole nieświadome wejść, czy zobaczyć tego chłopca, który dla niego jest ważny. I ojciec był alkoholikiem, był wymazany, właściwie można powiedzieć, jego imię prawie że wymazany, nikt go nie chciał. I teraz w tym polu, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest prawda, nieprawda, nie o to chodzi, mi się to powtarzało wielokrotnie. I teraz okazywało się, że ten dzieciak jest przy mamie, ten chłopak jest przy mamie, ale mama nie miała do niego uczuć. I wychowawcy to czuli, ale nie umieli tego ponazywać. I jak to zobaczyli, że mama nie miała dobrych uczuć, nie miała tej miłości, ale ten alkoholik z największego dna miał miłość, ogromną miłość do tego synka, chłopaka, to nagle zobaczyli, że oni inaczej muszą na to wszystko spojrzeć. Że to nie jest wszystko takie oczywiste, jak było sugerowane. Czyli mamy część świadomą, ta sugestia, co, jak winniśmy patrzeć na rzeczywistość i jaka jest ukryta rzeczywistość również dziecka. Czyli czasami możemy widzieć jakąś sytuację i widzimy to, co widzi każdy dorosły człowiek, ten mózg racjonalny właśnie. Widzimy to, co mówi, jak się zachowuje, ale nie mamy świadomości, że tam jest ten ładunek emocjonalny. Rzeczywiście to może być inna sytuacja dla dziecka niż dla postronnego obserwatora. Więc miłość jest ogromnym takim uczuciem, które również i taką postawą, która nawet z dużej odległości ma swoją potężną energię. Gdybyśmy patrzyli na poziom energetyczny, wibracyjny, to miłość ma największy poziom wibracji, największą siłę energii. Również silną ma trauma. Ale miłość ma silniejszą. I dlatego dzieci, jak są kochane, to one wtedy wzrastają. To takie ciekawe, pamiętam faceta jednego, który gdy był chłopcem, było ich 10, czy 12 ich było. I rodzice nic innego nie mogli zrobić, tylko jedną rzecz. Kochać ich i pracować na nich. No. W takiej liczbie. Ale co było interesujące? Oni wszyscy wiedzieli, że są kochani. I każdy wiedział, że musi wziąć swoje życie w swoje ręce.
że to było dla nich najważniejsze, że są kochani i wiedzą, że muszą wzrastać sami. Tak? I ten rozwój był wspierany przez inne osoby, nie przez rodziców, bo ci rodzice nie byli w stanie tego dać. Ale wtedy byli opiekunowie, byli nauczyciele, byli trenerzy, przeróżne osoby, które wspierały rozwój. Jakaś taka, chociażby to się ładnie nazywa wioska, która jest gdzieś tam i wspiera tak. tą rodzinę. Bo no, prawda jest taka, że czasami się trafia rodzic, który jest samotnym rodzicem. On też musi sobie znaleźć kogoś gdzieś w okolicy, jakąś mamę, drugiego kogoś, żeby o siebie też trochę bardziej zadbać. A później, żeby te dzieci też miały różne wzorce. To jest ciekawe zagadnienie, bo rodzic jest sam, tam faktycznie, natomiast dziecko nie jest samo. I teraz zawsze jest pytanie, jak rodzic będzie patrzył na dziecko, czy jest bez tego drugiego, czy jest tym drugim. Właściwie powiem, co on myśli. Tak. Patrzysz na dziecko, jest to chłopczyk, załóżmy, tak, jesteś mężczyzną, tak, patrzysz na niego i załóżmy, mamy nie ma, tak? I teraz, jeżeli patrzysz na niego i widzisz w tym dziecku mamę również, to dziecko jest szczęśliwe. I teraz mi się przypomniała sytuacja w szkole w Poznaniu, nie będę mówił może miejscowości, rzeczywiście już zacząłem, ale miałem kilka takich szkół w jednej z miejscowości dużej, w mieście dużym. I pamiętam, że prosiła jedna z nauczycielek, żeby jak nawiązać kontakt z chłopakiem. On zawsze był gdzieś. Przyjrzeliśmy się temu i zobaczyła, że on ojca stracił i nikt nie widzi, jak ojciec dla niego jest ważny. I poprosiłem, żeby ona patrzyła na tego chłopca i również na jego ojca. I po 3 miesiącach się z nimi spotkałem. I pytam się jej, czy to coś chłopcu pomogło? Ona mówi, uspokoił się. Pytam się, a co robiłaś? Patrzyłam na niego z dużą życzliwością i patrzyłam również, że dla niego jest ojciec ważny. I on to wyczuł, bo nikt tego nie widział. A ona to widziała. Ale rozmawiali też o tym? Nie. Czyli to było takie niewerbalne totalnie. Niewerbalne. Tak jak patrzymy, taki jest skutek. Wysyłamy, patrzymy i wysyłamy myśli. Siła naszych myśli jest duża. Na szczęście to jest też już sprawdzone. I teraz wracając do tych matek samotnych, czy ojców samotnych, czy gdzie dzieci są, no to kiedy spojrzy się na dziecko, to dziecko zawsze ma w sobie dwoje rodziców. I od dorosłego zależy, czy widzi to dziecko z matką, czy bez matki, z ojcem, czy bez ojca. Zawsze są razem. W nim samym. A z jednej strony jest teraz takie dążenie do tego, żeby dzieci właśnie no, nie były niegrzeczne, nie były agresywne, żeby się dopasowywały do norm w szkole, w przedszkolu, później żeby też posłusznie szły do pracy i siedziały w tym swoim boksie i słuchały poleceń przełożonego. Więc ogólnie jest takie podejście trochę, że to dziecko trzeba tak ociachać z każdej strony, żeby każde wyszło takie samo. I to jest jakby podejście społeczeństwa, dużych korporacji, takie, które się trochę nam narzuca i szkół. A z drugiej strony, no, każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest wyjątkowy, jest jakąś indywidualnością. Jak zrobić, jak gdzieś tam znaleźć ten środek pomiędzy tym, żeby zachować tą tożsamość wewnętrzną dziecko, tego jego indywidualizm, ale jednocześnie, żeby no, on nie musiał całe życie się ścierać z wszystkim, gdzie się napotyka, że mamy, nie wiem, dziecko, które jest żywe właśnie, na przykład tak jak wcześniej był ten przykład chłopców, którzy po sobie skakali, no oni mają taką ekspresję i po prostu są takie dzieci, które potrzebują dużo więcej się ruszać. No, jak gdzieś posadzi się na 8 godzin dziennie w szkole do ławki, no to będzie po prostu przez 8 lat na dywaniku dyrektora. Więc jak to zrobić, żeby temu dziecku pomóc? Żeby miał tą indywidualność, a z drugiej strony był w jakiejś przestrzeni zespołu albo grupy. Żeby potrafił sobie z tym poradzić, tak. Odczytywanie potencjału indywidualnego człowieka, zaczynając od dziecka, jest tym, co jest wyzwaniem i zaproszeniem, ponieważ dziecko ma swoją indywidualną ścieżkę rozwoju. Tym samym napotyka na naturalne przeszkody. Te przeszkody będą albo za mocne, za duże i wtedy dziecko się sfrustruje i odpadnie, albo nie. I teraz weźmy taką przykład, ta indywidualność, niepowtarzalność jest rzeczywiście sednem sprawy. Ale to nie są ludzie zazwyczaj lubiani. Nie są. Nie. Bo nagle zaczynasz inaczej myśleć niż pozostali. Nagle zaczynasz z innej perspektywy mówić, tak? Niż inni, tak?
I takie osoby się często tłumi. Na przykład przypomniała mi się znowu dziewczynka tym razem, która była wyśmienita z matematyki. No po prostu bardzo wysoki ilość inteligencji i miała też takie zaplecze, w których mogłaby, wiesz, spokojnie rozmawiać z wykładowcą. Znaczy, a tak akurat z nauczycielem, bo to nie były studia. I okazywało się, że nauczycielka czuła się zagrożona. I co robiła? Tłumiła. Co? Indywidualnie. Podważanie kompetencji jest czasami później dochodzi do tego momentu. A dziecko jest ciekawe. Tak? Oczywiście. I to jest wyzwanie dla nauczyciela, a dla dziecka jest to, może być porażka. Gdyby nie miała wsparcia wtedy w domu, byłaby to porażka. Więc jest bardzo ważne to rozróżnienie, że środowisko zewnętrzne nie jest przeciwko nam. W momencie, kiedy będzie nas tłumić, jest. Ten ruch jest przeciwko, bo dziecko się nie obroni, nie jest w stanie. I teraz weźmy przykład. Przyszedł mi taki świetny przykład. Prowadziłem kiedyś takie zajęcie, to było przygotowanie do pracy, przygotowanie do zawodu, tak to się nazywało, to było dawno temu, tak? Były takie. Mi wyszło kiedyś, że mogę być bioenergoterapeutą na czymś takim. I co, jesteś? Nie, broń Boże, to jest... Jestem z dala od takich jakby tematów, bardzo z dala. Okay. I co było ciekawe, że było zawsze powrót do dzieciństwa, czym się te dzieciaki bawiły, a później co wybierają, jaką szkołę wybierają. 70-80, chyba gdzieś do 85% dzieciaków wybierały ten zawód, który był, czym się bawiły w dzieciństwie, czyli w wieku do 5-6 lat. I ja nie doszedłem u siebie. Może byłem te 15%, nie mam pojęcia. A może innym śladem to poszło, nie mam tej głębokiej refleksji nad tym jeszcze. Ale to było proste przełożenie. Ktoś tam na przykład... Ale to było tak, że oni robili te badania najpierw jak dzieci były małe i później dawali jakąś informację na przykład nauczycielom? Ja prowadziłem takie zajęcie, było odniesienie się do tam wizualizacja, przejście do dzieciństwa, czym oni się bawili, ktoś tam mówił, rozkładał samochodziki, bawił się, rzucał nimi i tak dalej. On był kompletnie nieświadomy, bo to była 7 klasa, po czym gdzie idziesz do szkoły, tak, jak wybierasz, a on mówi, teraz chcę być mechanikiem kierowcą. Przełożenie dokładne. To takie dość bezpośrednie. Tak, dziewczynka mówi, że ona wzięła i w dzieciństwie bawiła się, nie wszystkie tam, ale akurat ona bardzo dużo bawiła się w lekarza. Wszystkie lalki, które miała, to badała. I później okazywało się, że w wieku tam, w 7 klasie, ona mówi, że chce zostać, pójść na medycynę. Najpierw do liceum, a później na medycynę. Znowu konkretne przełożenie. Jeszcze jest tak zwany wzorzec naśladowania, tak? Czyli tato, mama są lekarzami, adwokatami, tak. Więc dziecko to samo. I teraz mi się przypomniał pewien mężczyzna. On miał zaplecze jego rodzina była w jakimś tam kierunku wykształcona. Nie chcę też ujawniać tego do końca. Natomiast to, co było ciekawe, on wybrał całkiem inny zawód. Całkiem inny, totalnie. Pamiętam, jak się zmagał, czy ma być tak jak oni, czy ma wybrać to, co rzeczywiście w nim jest. I część rodziców i dorosłych, opiekunów rozpoznaje ten indywidualny wzorzec, który się kształtuje w dziecku. I dzieci na przykład z małego rysują, potrafią rysować, malować, rysować, czyli tony papieru przerzucają. I znam znowu też taką dziewczynę już dorosłą, która poszła na architekturę. Ale jak była mała, to ciągle malowała, rysowała, tak? I teraz inną też osobę też poznałem, że ona od małego cały czas była zainteresowana, słuchała muzyki, a dzisiaj z muzykiem. Ale nikt tego nie tłumił, tylko zauważyli rodzice. Tylko że... pytanie, czy to są predyspozycje, które są jakieś wewnętrzne, czy to są jednak środowiskowe predyspozycje, bo na przykład ma dostęp do tego, że w domu jest dużo instrumentów. Może być środowiskowe, ale on tego nie wybierze. Sprawdzianem jest, że to wybiera. Okej. Okay. No tak, bo jeżeli, tak jak mamy ten przykład tej osoby, która jednak nie zrobiła tego, co rodzice, tak? Tak. Znałem też osoby, gdzie rodzice przez kilka lat cały czas wymagali od dziecka, żeby ono grało na instrumencie, na skrzypcach. I po czym jako dorosły mężczyzna i kobieta, oni grali na skrzypcach. Ale byli tym przeciążeni, im się nie chciało. To było jak katorga. Oni tego nie wybrali, oni mieli to narzucone. I to jest, w ogóle nie ma tego wsparcia. I teraz, jeżeli
Wspieramy dziecka w rozwoju, dziecko w rozwoju i wspieramy w tym, co ono się bawi, biega i tak dalej, czy może być nawet piłka nożna, cokolwiek, tak? I dziecko dostaje wsparcie, to dla rodziców to jest ogromna czasami frustracja, bo dziecko mówi, ja chcę jeździć na deskorolce, będę po prostu mistrzem w tym. A rodzice mówią, kuchnia, my chcemy, żeby on był lekarzem, on się nie uczy, matura przychodzi, a on nie ma nam właśnie zdawać, zdał tylko na 3. A później okazuje za parę lat, że jest wyśmienity w tym, co robił w treści. Tylko to jest trudne dla wielu rodziców, tak zauważam. I od razu zapytam, kontynuując ten temat, no bo mamy teraz takie czasy, jakie mamy, że na przykład ludzie mają duży związek z technologią. Wiele osób się tym zajmuje i jakby z jednej strony technicznie, bo nie wiem, nagrywają filmy, montują filmy, tworzą strony internetowe, tworzą jakieś aplikacje, ale są też ludzie, którzy zawodowo zajmują się graniem na komputerze. No i co w takiej sytuacji, bo jeżeli widzimy kogoś, że kogoś ciągnie do piłki nożnej, kogoś ciągnie do deskorolki, to rodzice mają taki, teraz myślę, już tak dużo większy luz z tym, że ten chłopak chce sobie zostać tym piłkarzem niż 20 lat temu, ale z kolei teraz kolejną barierą jest właśnie ten komputer i te gry na przykład, bo tak jak kiedyś, nie wiem, dorośli właśnie chcieli, żeby dzieci zostawały lekarzami i jakimiś prawnikami, bo to są te zawody, które dadzą świetlaną przyszłość, jakby no wiemy już, że tam w tej chwili szkoła, studia to nie zawsze jest, równa się to, że będziemy szczęśliwi w życiu. No i co teraz z tym kolejnym etapem, co takim rodzicom powiedzieć, którzy natrafiają na tą barierę, że no, ale on siedzi przy tym komputerze tylko i gra, albo na przykład coś tam programuje, albo pisze, a mógłby spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. To nie jest problem. Problem dotyczy braku równowagi pomiędzy grą a normalnym życiem. Gdybyśmy wzięli inną rzeczywistość, dorosłego człowieka, praca i życie osobiste. To samo, czy jest równowaga? Gra, czy życie w domu, tak? Czy ewentualnie inne zainteresowania. Ja to... Jeżeli traktuje to na poziomie hobby i spędza na tym jakiś czas, ale ma kontakty z rówieśnikami, spędza też czas z rodzicami, spędza czas na dworze ruchowo, to nie powinno to być jakimś problemem. To nie stanowi. Gorzej, jeżeli nie znajduje czasu i zaniedbuje te inne obszary. Tak, to jest element wyłączenia, dysocjacji, odłączenia się od rzeczywistości, kiedy wchodzi w daną rzeczywistość. Niektórzy nazywają to uzależnieniem. Uzależnienia mają przeróżne, ale jest to wyłączenie się. I w tym momencie on nie ma go w życiu. Podstawą podstaw jest zazwyczaj przeciążenie, które ja rozpoznaję, często jakiś rodzaj przeciążenia traumatycznego, gdzie jest wyłączenie albo naśladowanie. Zdarzało się, że ojca nie ma, albo mamy nie ma i dziecko siedząc w komputerze tak naprawdę odtwarza ten wzorzec, że kogoś nie ma. Tak, on po prostu jakby nie odnajduje się w prawdziwym świecie, nie ma wsparcia. To zauważyłem jeszcze w swoim, że tak powiem, pokoleniu, wśród kolegów i koleżanek, że ci, którzy najwięcej czasu spędzali przed komputerami, to mam na myśli po 12-16 godzin dziennie, to albo nie mieli relacji z rówieśnikami, albo z rodzicami, albo jedno i drugie. Tak, dokładnie. I oni mieli może jednego znajomego, ale to było tak, że jak jakikolwiek problem się pojawiał, to nie mieli kogokolwiek, z kim mogli o tym porozmawiać, więc był czynnik stresogenny i od razu była ucieczka do czegoś, co... Największym wyzwaniem jest więź. Dlatego, że jak brakuje więzi, to pozostaje izolacja. Izolacja jest ogromnym kłopotem, bo po pierwsze nie masz kontaktu, nie masz z kim porozmawiać, nie możesz dostać wsparcia, jeżeli dzieciaki tak mają. I również nie może się rozwijać, bo ciągle myśli o tym, żeby kogoś spotkać, tego, kogo mu brakuje. No, tylko teraz mamy takie przeświadczenie, że jako rodzice, społeczeństwo bardziej, jeżeli dziecko zrobi coś złego, no to rodzic powinien wymierzyć jakąś karę. I teraz co w sytuacji, jeżeli mamy nastolatka, który właśnie popełnił błąd, przez całe życie dostawał różne kary za to, że dostał gorszą ocenę, za to, że pobił się z kolegą i on tej więzi z rodzicami nie ma. Czy rodzic może coś wtedy jeszcze zrobić? Nie ma takiej sytuacji, że on nie ma więzi z rodzicami. Znaczy, ta więź z rodzicami jest, ale on się boi powiedzieć cokolwiek rodzicom, bo zamiast dostać wsparcie czy pomocną dłoń, to wie, że znowu oberwie. Dobrze jest, kiedy poszukają też pomocy z zewnątrz, bo są różnego rodzaju albo terapie,
kiedy jest rodzinna terapia. Zdarza się, że jest terapia pary, rodziców na rzecz dziecka. Tak. Przypomniał mi się taki chłopak, który, no to było sporo lat temu, za 20 wtedy pamiętam, pracowałem wtedy w jednym z takich instytucji i przyszła rodzina i chłopak totalnie się wyłączył. I oni przyszli razem, w trójkę. Przyszli w trójkę i chłopak powiedział, że on nie będzie chodził na żadną terapię. Rodzice się wystraszyli, powiedzieli, absolutnie to my nie będziemy chodzić. Ja mówię, zostańcie. Mówię, dlaczego? Zostańcie. Jeżeli on nie chce, nie ma problemu. On ma ile? 16. No to mu się nie podoba, po co to, co tu będzie robił. Powiedział nam, powiedział nam, że to my mamy problem, powinniśmy się leczyć. Więc nie chciałem mówić, że w tym jest głęboki sens, ale nie chodzi o to, że oni są chorzy, tylko że oni się winni zająć, że nie da forma, że winni się sobą zająć. I co ciekawe, oni się zajęli sobą. I pamiętam, że ojciec wtedy brał syna później na piłkę nożną. Ale co ciekawe, mama trzymała tego chłopca. On był za blisko mamy i ojciec nie miał do niego dostępu. I on się również izolował, tak? Bo nie chciał ani być, mama go próbowała trzymać, chłopak powiedział, ja dziękuję bardzo, a tak naprawdę mówi, zajmijcie się sobą, żebym ja miał większy dostęp do ojca. I okazało się, że im on miał większy dostęp do ojca, tym problemy znikały. On częściej chciał być z nimi, nie? No, niestety, to jest taka druga skrajność, w którą teraz popadamy, że za bardzo staramy się zaopiekować tymi dziećmi i wszystko jakby za nie zrobić, wyścielić im po prostu życie różami i dzieciom brakuje wyzwań, takie, które mogłyby samodzielnie podejmować i później są, no niestety, ale roszczeniowe, właśnie niesamodzielne, oczekują, że wszyscy dookoła będą robili wszystko za nich. I teraz no tak się zastanawiam, co można takim rodzicom powiedzieć, czy to już jest moment na terapię, czy, bo bardzo często właśnie jest ten konflikt pomiędzy jednym rodzicem a drugim, że jeden jakby jest takim, za takim twardym wychowaniem, drugi za takim zbyt miękkim. Jako że jeden polaryzuje, to drugi polaryzuje coraz bardziej. To są wszystko programy. Mama ma, tata ma, oni często mają te programy zaczerpnięte z własnej rodziny pochodzenia, jeden, drugi. Mają, odnoszą się do własnej, do władzy, mianowicie kto ma rację, tak. Mama mówi w stosunku do ojca, ty się na tym nie znasz, tak. Ojciec mówi, przecież jak cię matka wychowała, tak, to samo dajesz córce czy synowi, tak. No i przeróżne są komunikaty, tak naprawdę chodzi o to, kto ma rację, a dziecko stoi pośrodku i kompletnie nie rozumie, co się w ogóle dzieje. Kogo ma słuchać? Czy ma tatę słuchać, czy mamę? W związku z tym mówi, to ja wychodzę. Jak chcecie, to się pogadajcie. I dzieci mają naprawdę niezłe, one mają niezłe wyzwanie, jak przetrwać nieraz z rodzicami. Gdyby ktoś miał napisać książkę, bym powiedział, jak przetrwać z rodzicami. A druga książka by musiała powstać, jak doświadczać wsparcia, żeby się dobrze rozwijać w tej indywidualności, o której powiedziałaś. Nie? Bo to, co się dzieje w tym rozwoju rodziny, jest potężną wiedzą i doświadczeniem. Bo od dzieciństwa już się zaczyna, jak dziecko jest już malutkie, takie zaraz po urodzeniu, tak? I mama karmi dziecko, tak? Załóżmy, że karmi piersią, nie? No to już jest trzech, na początku było dwóch. Trzeba tą całą trójcę jakoś ogarnąć, tak? Kto ma ogarnąć? Gdzie jest tata? Gdzie jest mama? Gdzie jest dziecko, tak? Czy to dziecko będzie pełniło bufor w formie emocjonalnym, że będzie przechodziło wszystko przez dziecko? No i wtedy mówimy o trójkącie, tak? Że jest mama, jest tata, dziecko i wszystko idzie przez dziecko. Jest takie bardzo ciekawe powiedzenie. Mama mówi do córki na przykład, idź powiedz ojcu, że za chwilę wychodzimy, nie? A ojciec mówi, powiedz mamie, że za 15 minut, nie? I wtedy i komunikat i przechodzi przez nich. No nic dziwnego, że się łatwo buntuje na przykład, czy w ogóle wychodzi z tej sytuacji. Właśnie, że nie jest to takie proste, żeby wyjść, dlatego że ono jest włączone w ten trójkąt, włączone między nimi, ono ich łączy. I bierze na siebie odpowiedzialność. Oczywiście. I wtedy bardzo trudno jest wyjść. Ono się nieraz wyrywa gwałtownie, mocno, narkotyki, czasami może być alkohol, mogą być rozboje przeróżne, żeby się wyrwać z tego. Tak? To jest ogromna. I wtedy ta agresja, która jest, cośmy wcześniej mówili, jest interpretowana jako coś niedobrego. A ta agresja jest wołaniem o to, jest po to, żeby się z czegoś wyjść, z czegoś się wyrwać. A w którym momencie rodzice powinni, albo gdzie powinni szukać, to w sumie jedno i drugie pytanie, gdzie powinni szukać pomocy? No mamy sam ten początek i rodzice mogą niektóre rzeczy robić nieświadomie, bo po prostu powielają swoje wzorce z dzieciństwa,
który moment powinien nam jako rodzicom dać znać, że no, powinniśmy szukać pomocy i gdzie? Po pierwsze powiem tak, że każdy rodzic jest odpowiedzialny za swoją zmianę. To oznacza, za chwilę przejdę do tego konkretu, o który ty pytasz. Jeżeli rodzic zadaje sobie pytanie, co może zmienić w sobie, aby dziecku było lepiej, to dziecku jest trudniej. Nie ma szans, żeby było lepiej dziecku. Trudniej. Dlatego, że po pierwsze środowisko się zmienia, kultura się zmienia, sposoby wychowania się zmieniają, a on jest na tej, a on jest nasiąknięty tym, co było 30-20 lat wcześniej. I uznaje to, że to jest prawidłowe i właściwe. Nie mówię tu o relatywizmie jakimkolwiek. Mówię o zmianie wewnętrznej. Tak? Czyli pierwsza zasada, zmiana, rodzic winien, nie winien, ale dobrze, gdy sobie zada to pytanie i zaprosi siebie do zmiany wewnętrznej. Zarówno ojciec, jak i matka. Tego brakuje. Tam ci taki... Tak, bardzo często się pojawia, co mogę zmienić w tym drugim rodzicu ewentualnie. To jest raz, a dwa, że mamy, i teraz się to trochę zmienia, nie pracuję teraz w poradniach, więc nie wiem, ale dawniej poradnia dzieci i młodzieży, to oznacza, że zajmujemy się dziećmi, a nie rodzicami. Jeżeli rodzic zmienia coś w sobie, dziecku jest lepiej. I to widziałem kilkadziesiąt, kilkaset razy w swojej praktyce. Ile razy rodzic się zmienił? Sobie dziecko odetchnęło, miało więcej przestrzeni, wolności. I teraz to jest pierwsza rzecz. I kolejna rzecz. Jestem mężczyzną, więc to z moich ust może różnie brzmieć. Ale jest trochę tak, że zarówno mężczyzna się zmienia, jak i kobieta od wewnątrz. Ale z tego, z mojej praktyki wygląda, że o wiele trudniej jest czasami kobietom przyjąć, że one winny się zmienić w sobie w stosunku do dzieci. Ponieważ w naszej kulturze, tak jest moje, to jest moje doświadczenie, nie mówię o jakiejś absolutnej prawdzie, to kobieta jest ekspertem od wychowywania dzieci. To oznacza, że o wiele więcej musi przejść. Tak, dla niej jakby sam fakt, że musi się zmienić, jest takim personalnym ciosem i podważeniem jej kompetencji. Dokładnie. Mężczyzna wchodzi i na zasadzie on jest taką trochę czystą kartą. Dopiero się wszystkiego uczę, mogę popełniać błędy, tak. Jeżeli się zaangażuję, oczywiście. Tak, dokładnie. Dokładnie. I jeżeli kobieta zda sobie sprawę z tego, że to ona zmienia coś w sobie na rzecz dziecka, dziecko jest przeszczęśliwe. Więc ta sama kobieta, jeżeli mówi nie, dziecku jest trudno. I cały system, systemowi też jest trudny. Natomiast jeśli kobieta mówi tak, dziecko jest szczęśliwe i całemu systemowi również. Nie chodzi o to, że w tym momencie wszystko spada na kobietę, tylko od samego poczęcia, później okres prenatalny, okres okołoporodowy do trzeciego roku życia, kiedy zazwyczaj kulturowo przyjmuje się tam powiedzmy sobie półtorej roku, rok, dwa, trzy, kiedy mama jest przy tym dziecku, to jest najsilniejszy wpływ. Największe połączenia neuronalne są właśnie w tym okresie. Do trzeciego roku życia. Dokładnie. Fale mózgowe delta, teta, one kiedy się rozwijają, wtedy dziecko najszybciej przyjmuje wszystkie, jak gąbka nasiąka wszystkie zachowania. I mama ma największy wpływ. I to jest największe wyzwanie. I teraz kolejny krok, o którym pytałeś, do kogo mają pójść? Dobrze, gdyby poszli do jakiegoś specjalisty, nie mówię tu o sobie, mówię, bo jest pełno specjalistów, gdzie mogą skorzystać z tak zwanej konsultacji wstępnej. I przede wszystkim nie ma bardziej kompetentnych osób w wychowywaniu dzieci niż rodzice. Każdy specjalista w moim rozumieniu nie ma tyle kompetencji, co sam rodzic. Ale te kompetencje potrzebują być odkryte. Nie mówimy tutaj o tak zwanych merytorycznych propozycjach. Zrób to. Jak to zrobisz, na pewno ci wyjdzie dobrze. Chodzi o to, że on w środku ma te kompetencje. I przychodzi na zewnątrz i mówi, powiedz mi, panie Piotrze, niech pan powie, co ja mam zrobić. Tak? I to jest pytanie proste, dlatego żeby z zewnątrz dostać odpowiedź. A oni wszystkie odpowiedzi mają w środku. Wszystkie. No bo oni znają to dziecko dużo lepiej niż jakikolwiek specjalista z zewnątrz. Dokładnie. Jest... Nie ma lepszego specjalisty niż sam rodzic. Szczególnie, że ja zauważam, że na przykład jakiś rodzic czasami przychodzi do mnie z zapytaniami. Ja go pytam, a ty nie byłeś taki sam, jak byłeś dzieckiem, albo twoja żona na przykład. I się okazuje, że byli. I wtedy z automatu ta empatia i to jakby zrozumienie tego dziecka jest 20 razy prostsze. Bo nagle rozumiem, skąd to się bierze. Bo jak oni byli dziećmi, to się brało z jakiejś konkretnej emocji. Bo na przykład byli nierozumiani w szkole,
a to dziecko już jest w wieku szkolnym i odkrywają, że to może być to samo. Czy to może być na podwórku, czy w jakikolwiek innym tam gronie, ale z automatu to nawiązanie, no, żaden psycholog ani psychoterapeuta z zewnątrz, który tego dziecka nie zna i nie przeżył tego sam też jako dziecko, no nie będzie po prostu w stanie zrozumieć tego tak dobrze, więc też jestem dużym zwolennikiem tego, żeby tych rodziców wspierać, przede wszystkim ich, żeby oni byli w stanie wspierać dziecko. Tak, właśnie pojawił się taki przykład, właśnie świetnie, że to powiedziałeś, że rodzice mieli często podobnie jak te dzieciaki aktualnie. Miałem taką rodzinę w gabinecie i był chłopak w wieku 16 lat i rodzice zgłaszają, że on w ogóle do szkoły nie chodzi. Robiłem wywiad, słucham ich uważnie i pytam się później ojca się pytam, niech mi pan powie, a jak u pana było? Czy musimy o tym mówić? Wie pan co, no, możemy przy nim lub też na osobności, ale wie pan co, no, dziecko i tak wszystko wie o panu. Jak to wie? A czy może pan, i w końcu zdecydował się, mówił tak, powiem, tak, ja też nie chodziłem do szkoły. A pytam się, ale jak to się skończyło? A on mówi, dobrze. I widzę, jak ten chłopak po prostu słucha z dużą uwagą, coraz bardziej tego, co, jaka jest historia ojca, nie? I jak się dowiedział o tym, że się dobrze skończyło, uspokoił się. I pytałem się go, a jak panu się wydaje? Czy jest możliwe, że u niego to się dobrze może skończyć? Jasne. I ten chłopak czekał na tą nadzieję, że się może, tak? Jak on to usłyszał, że może, tak? Bo u niego się dobrze skończyło, tak? No to o wiele spokojniej to wszystko przebiegało, bo chodzi o to napięcie generalnie, tak, jak powinny te dzieci funkcjonować. Tak? A dzieci zachowują się tak, jak to dostępne jest. Tak? Oczywiście nie mówimy tutaj o przekraczaniu totalnych granic, mówimy o takim akceptacji takiej zachowań, które są społecznie do przyjęcia. Tak, tak, no, przy czym pewnie też w każdej rodzinie będzie ta inna granica tutaj trochę, bo w jednej rodzinie będzie nieakceptowalne niechodzenie do szkoły całkowite, a w drugiej będą szukali jakiegoś alternatywnego wyjścia w takiej sytuacji. Z tego, co słucham tutaj, to bardzo dużo problemów, które, znaczy bardzo dużo, myślę nawet większość, które się pojawiają w wychowaniu, nie dotyczą dzieci, tylko rodziców, tego, jak sobie sami z tym radzimy. A często też zauważam, że w momencie, kiedy dziecko zachowuje, kiedy u dziecka pojawia się jakaś złość na coś, czy właśnie jakaś agresja, to automatycznie to samo się pojawia u rodzica. I on ma taką potrzebę, że on wchodzi do pokoju, wrzaśnie, zgasi wszystko po prostu jednym krzyknięciem, ty idziesz tu, ty idziesz tu. Jakby skąd to się bierze i jak sobie z tym poradzić, z tą własną agresją, nie z agresją dziecka, no bo to dziecko tam powiedzmy jak ma kilka lat, no to wielkiej krzywdy sobie ani innym nie zrobi raczej. No ale taki rodzic jak się wścieknie, no to już może zrobić coś, czego będzie żałował, więc... Nie ma rodzica, który by nie popełnił błędu, to jest pierwsza rzecz. Ale błąd ja nie nazywam błędem, tylko lekcją. Czego ten rodzic może się nauczyć? To jest pierwsza, że jeśli to się zdarzy, to czego się możesz po tym nauczyć? Co możesz w sobie zmienić? Kolejna rzecz. Czyli nie traktować tego, że to zrobisz, jako porażkę swoją. Nie jest to proste, ale jest to wyzwanie. Druga rzecz, co mogę sobie zmienić? I teraz, jak mówisz o tej agresji, tak najprościej można powiedzieć, zwolnij troszkę, ponieważ złość, gniew wypływa z reaktywności spędu życia. Jak mówiłem wcześniej o mózgu gardzim, to jest ta część, która cię motywuje, mobilizuje do tego, żeby z tej części reagować. Tak, i to jest reaktywność. Tylko są zajęci i wtedy dziecko coś zrobi, to dużo, że tak powiem, szybciej wybuchają niż w momencie, kiedy akurat, nie wiem, czyta sobie książkę i relaksuje się. Kolejna rzecz, która jest. Złość najczęściej powstaje, bo to jest pytanie o przyczyny. Złość najczęściej powstaje z powodu własnych oczekiwań i wyobrażeń. Jeżeli ja sobie wyobrażam, jak on się powinien zachowywać, jeżeli ja mam własne oczekiwania, to się frustruję. Ja wielokrotnie się frustrowałem z tego względu, że miałem swoje własne oczekiwania, które inni powinni zrobić, dzieci, ktokolwiek. Nie? Po prostu, jeżeli się złościłem, to nagle zobaczyłem z powodu tego, że ja oczekuję, że to się spełni, a rzeczywistość jest totalnie inna. I co masz do zrobienia? Tak? Nagle musisz się cofnąć, zobaczyć, aha, za dużo oczekujesz. Od kogo? Przede wszystkim od rzeczywistości. Czy ty próbujesz ustawić ludzi według swojego wzorca? Człowieka się nie da ustawić. Na chwilę go ustawisz. Ale za chwilę ci się wyrwie. Tak. Tak. A dzieci to wiedzą doskonale, jak to zrobić. Ja jestem ciągle pod wrażeniem, że te maluchy,
jest tyle, w cudzysłowie, obróbki skrawania ciągle, bo ciągle jak nie z jednej, z drugiej, z trzeciej strony próbuje się ich stłumić, a one ciągle się odbijają. One mają nieustannie odwagę się sprzeciwić i to komuś, kto jest od nich 4 razy cięższy i 2 razy wyższy. Tak, i ciągle szukają tej drogi, drogi swojej. Można powiedzieć, jaka jest potężna moc i siła w każdym człowieku. I ona jest ciągle czasami tłumiona. I ten rodzic, jeżeli używa złości, może sobie zdać sprawę, że on nie słucha tego dziecka do końca. On słucha siebie, swoich pomysłów, swoich projektów. I to jest normalne, słabość człowieka. A te oczekiwania pewnie się biorą bardzo często z tego, co sami przeżyliśmy w dzieciństwie. Tak, tak, czasami z tego, co sami. To jest najsilniejszy bodziec. Później są programy, któreśmy się uczyli, tak. Społeczne wymagania, tak. Przeróżne. No, czyli mamy ogólnie dużo pracy nad sobą tutaj, jako rodzice przede wszystkim. To, co chyba takim sednem chyba tego wszystkiego mogłoby być, to jest to, że każdy ma w sobie potężną siłę życiową, ogromny potencjał. I można by to porównać do pewnego diamentu. Każdy jest, ma w sobie diament. I oczywiście on jest szlifowany. I rzeczywiście dbanie o to, żeby ten diament wypłynął na powierzchnię i żeby go zobaczyć, tak, jest zaproszeniem. Tak? I dzieci, każde dzieci ma, każde dziecko ma taki diament, który możemy wspierać, żeby ono było, ten diament był coraz bardziej widoczny. No, jeżeli będzie za małe ciśnienie, jak w przypadku właśnie na przykład tego, co wcześniej mówili, takiego nadopiekuńczego rodzica, no to ten diament nigdy nie wypłynie, a jak będzie zbyt duże, to z kolei się skruszy. Pięknie to nazwałeś. To jest. Super. Dziękuję Ci, Piotrze, bardzo za rozmowę. Myślę, że wiele tutaj dzisiaj ciekawych rzeczy dla rodziców zostało powiedzianych i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać i podnieść kolejne tematy. Ja Tobie również dziękuję i Wam, że byliście gotowi posłuchać tego i za taką świetną rozmowę, luźną, swobodną. Super. Ogromna przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo.